Bractwo Kurkowe od kilku lat organizuje turniej strzelecki upamiętniający przełamanie wału pomorskiego w 1945 roku. W turnieju startowało łącznie 101 zawodników i zawodniczek. Jest to taka coroczna, cykliczna impreza z okazji przełamania wału pomorskiego. Trochę późno w tym roku wypadło, no ale cóż, najważniejsze, że się odbywa, ponieważ ta ślusarnia jest wygaszana i jak co roku było tam na tym długim odcinku tej bieżni, niestety zamknięta, zrobiliśmy to tutaj i tak jeszcze powiem, na przyszły rok prawdopodobnie zorganizujemy to na naszej Brackiej Strzelnicy na ulicy Szczecińskiej, a dziś jest to, mówię, to przełamanie wału pomorskiego, jest to 25. impreza ogólnodostępna dla społeczeństwa miasta Szczecinka z broni pneumatycznej. No właśnie, kto startuje? Czy to osoby indywidualne się zgłaszały, czy jako szkoły? Czy... Więc tak, chłopcy, dziewczęta i seniorzy, drużyny poszczególnych szkół, indywidualnie chłopcy, dziewczęta i seniorzy. O tych seniorach to jest sprawa tego typu, że to są ludzie, którzy przychodzą z miasta, prawda? No dla nich coś trzeba też zorganizować. I też są tworzone drużyny takie luźne w danym dniu, w danej godzinie, w danej minucie. No żeby jak największa rzesza ludzi wyszła stąd z pucharem, z dyplomem, z medalem. Jak wygląda konkretnie już strzelanie? Ile razy strzelają? Jak to wygląda? Więc jest to zorganizowane w ten sposób, że są pierwsze trzy próbne. Idziemy do tarcz, patrzymy, jak nam ta broń się układa i potem wywieszamy dwie tarcze, po 5 do każdej tarcz. Komisja sędziowska liczy, idzie to na tablicę wyników. Widzę, że chyba takim faworytem jest tutaj młodzież z prywatnej szkoły, prawda? Bo oni startują chyba w każdych zawodach tego typu. No tak, niestety oni niedużo trenują. Bo to przede wszystkim sprawa w treningu, wbrew pozorom. Tutaj, że przyjdzie ktoś z przypadku, strzeli, chyba że wcześniej strzelał, sobie przypomni, prawda? Ale jednak trening, jeszcze raz trening. A macie swoją uzdolnioną młodzież, chodzi tutaj mi o Bractwo Kurkowe. Mamy. To muszę się pochwalić, że naprawdę mamy, tylko że tak, wyszkolimy i jadą świat, prawda? Do innych klubów. Jak to w Szczecinku bywa? Jak to w Szczecinku bywa. I nie przekłada się ilość młodzieży, którą my szkolimy, na to, że później wzrasta ilość członków Bractwa Kurkowego, prawda? Ale to nie w tym rzecz. Najważniejsze, że ona chce przyjść, spędzić przyjemnie czas. Ale coraz więcej tej młodzieży przychodzi. To mówię uczciwie. A jakie w Szczecinku jest zainteresowanie strzelaniem? Widać, że jest, ale na jakim poziomie ono jest? No więc ostatnio liczyliśmy, więc w ogóle w roku na naszą strzelnicę przyszło tylko w Bractwie Kurkowym 800 osób. Czyli uważam, że coś w tym jest, że... Aha, i teraz co rok, jak tak przeanalizowałem 2012 roku, coraz więcej osób przychodzi na strzelnicę. O czym to może świadczyć? Ludzie chcą celnie strzelać i to jest zupełnie inny sport niż biegowe, takie typowo wyczynowe. Tutaj spokój, opanowanie i taka wewnętrzna dyscyplina, że ja muszę w tym momencie, w danej chwili, to jest tak ulotne, bo ile te 10 tam tutaj strzałów trwa, prawda? I koniec. A zapytam tak nieco prowokacyjne, nie jest to też znak czasów? Mówimy o polityce. Albo o świecie, że tak. Głośno mówi się o posiadaniu broni. No za tym posiadaniem broni to jestem. Mówię uczciwie. Próbujemy teraz jako bractwo przynaleźć do Polskiego Związku Strzelectwa Polskiego, bo żeby uzyskać pozwolenie na broń, my jako bractwo nie strzelamy, trenujemy, ale nie dostaniemy licencji, nie dostaniemy patentu, tylko musimy jako bractwo należeć do Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. No normalna paranoja. Proszę mi wierzcie, ile jest walki, już walczymy rok. Dokładnie rok o to, żeby nas przyjęto teraz. Jakie to jest sztuczne wszystko. Ale to już rozmowa na inny temat przy innej okazji. A teraz czego życzyć wszystkim tym, którzy biorą udział w dzisiejszych zawodach? Samych dziesiątek. I stanąć tam na tym pudle na cyferce 1. W kategorii młodzieżowej zespołowo triumfowały drużyny chłopców z zespołu szkół technicznych, a w kategorii dziewcząt z zespołu szkół numer 1. Indywidualnie wśród chłopców zwyciężył Maciej Błażejewicz z gimnazjum numer 1, a w kategorii dziewcząt Agata Cywińska z zespołu szkół numer 1. W kategorii seniorów triumfowała drużyna A. Indywidualnie wśród pań najlepiej strzelała Agnieszka Zelewicz, a wśród panów Zdzisław Kurta.